oszalałeś? Lęka, lęka, już jest ciemno. Wstawaj, mama już idzie. Co oszalałeś? Właśnie kiedy jest ciemno, to śpi. Marcel, jak ty wyglądasz? Co to jest jakiś prank na Halloween? Ja idę spać. Jaki prank? Okej, to ja uciekam, mama już idzie. No dziewczyno, wstawaj, jest Halloween, mamy dużo obowiązku. Co ty, mama? Jak ty wyglądasz? No jak to jak? Normalnie, cóż to za pytanie? Wstawaj, już czas. Na co czas, mamo? Chyba właśnie na spanie. Jak to na spanie, dziecko? Czas na Halloweenowe obowiązki. Twój brat już jest gotowy. Mama? Tak, a się, synu? A my się zmieje stąd wszystkie cukierki w tej dyni? Nie martw się. Ta dynia nie ma dna. No to wypadną. Nie ma dna, nie w tym sensie, kochaniutki. Nie rozumiem. Przerażacie mnie. Co się z wami dzieje? O to chodzi. Wczuj się w rolę i chodź. Mamo, ja będę tak w kółko biegał. Widzisz, twój brat nie może się już doczekać. Wstawaj i schodź na dół, czekamy. Oni zwariowali. No nie, muszę wstać. W nocy. To trochę dziwne. Mama, daj mi przed pachną. Oczywiście, synku. Z gnielizną. Ale słuchaj, daj powąchać. Ale ładnie. Moja krew. A few moments later. Okej, ja już jestem gotowa, zaraz do nich zejdę, ale najpierw chciałabym wam przypomnieć, że strona z domorosłami znowu działa po krótkiej przerwie, więc możecie wchodzić na stronę lamorosty.com i przygarnąć takiego słodkiego lamorosta. Nie bądź lama, przygarnij lamorosta. Co to za jakieś obrazy? Ci ludzie się zmieniają w potwory! To jest straszne! O, uciekam stąd! Co? Jeszcze nie topisz? Pajęczyna? Pająk? O co tu chodzi? Jak tam stosujesz dużo ludzi? Bardzo dużo, a ty? Co wy tu robicie? I czemu nasz dom tak strasznie wygląda? Strasznie fajnie wygląda. Za to ty wyglądasz strasznie niefajnie. Trzeba coś z tym zrobić. Że co? Zaraz się tym zajmę. Co? A few inches later. Coś mi spera na plecach. Nie mogę dosięgnąć. A od razu lepiej. Marcelku, w końcu twoja siostra wygląda normalnie. No nie wiem, czy normalnie. Super, łapka do góry. Co tu się dzieje? Dobrze, dzieci, chodźcie do kuchni, posilicie się trochę. Dobrze. O, już idzie. Co to jest? Smacznego, dzieciaczki. Stopa? Przecież ja tego nie zjem. Ale mięciutkie to oko. Muszę to jeść. Patrz, jaka fajna stopa. Widelec, dziecko. Mamo, ja wolę ręcami. Jak wolisz. Lęka, najlepszy jest ten wielki paluch. No nie, ja tego nie zjem, ale... Nie jest co tracić. Dobrze. No, jak miło patrzeć, jak dzieci pięknie jedzą. Mamiś, coś tak się trochę ubrudziłaś. A, nie wchodź. A w ogóle, mamo, gdzie jest tata? Tata poszedł myć zęby. Żono, znowu. Co? Naprawdę, znowu? Weź sobie drugą, jest w szufladzie na dole. Okej. No dobrze, a teraz czas na obowiązki. Co? Jakie obowiązki?
ty idziesz zanieść babci te oto słoiczki, a Marcelek idzie zbierać cukierki. Idę po wasze dynie. Okej. Puste słoiczki? Przecież to bez sensu. Lęko jest! Co to jest? Lęka, mam na ciebie na ksycy. Nie mów, że otwarłaś słoiczek. Tak, mamo, otwarłam. No otwarłam, nie wiedziałam, że w nim będzie jakiś krzyk. Teraz będę musiała iść po nowy, obiecałam 3. Dobra, przepraszam. Poczekajcie na mnie chwilę. Dobrze. Gotowe, idź córko. Okej, okay, ale synu. Właściwie to gdzie mam iść? No jak to gdzie? Do chatki w lesie. Co? W lesie? W tak. Nocy? No a kiedy? W dzień oszalałaś. No właśnie, tak myślałam, że w dzień. No nie, weszłam do tego ogromnego lasu. To jest strasznie. Boję się, że się zgubię, bo jest tutaj mega dużo różnych dróżek. Ale na szczęście przemyślałam to. Mam tutaj białe kamyczki i będę sobie nimi oznaczała drogę. No wiecie, zgapiłam trochę od Jasia i Małgosi. Dobra. Co to było? No nie, muszę się pospieszyć. Jejku, ta dziewczynka pogubiła takie ładne kamyczki. Pozbieram jej. Dziewczynko, dziewczynko, poczekaj, poczekaj. Co? Co to jest? Ktoś mnie woła? Dziewczynko, dziewczynko, poczekaj. Zgubiłaś takie piękne, białe kamyczki. Dziewczynko, dziewczynko! Kim ty jesteś? Zostaw mnie! Dziewczynko, zgubiłaś takie piękne, białe kamyczki. Chciałem ci je oddać. No nie, co to jest za straszna postać? A w ogóle rzucałam te kamyczki, żeby wiedzieć, jak wrócić do domu. Myślałem, że zgubiłaś. Sorki. No trudno, może ja już pójdę. Poczekaj, poczekaj. Tak? Czy ty jesteś Hejka Tulenka? Tak, tak, to ja, a co? Spokojnie, nie bój się. Moje dzieci cię oglądają. Mogę fotkę? No pewnie, okej. Halloween! Dziękuję, dziękuję. Bardzo się ucieszą. I nawet zamówiłem im ostatnio Jarisę i Maziego, te lamorożce. Bo ostatnio mają koszmary, jak ich usypiałem. Dziwne, nie? Też bym miała. Dziwne, dziwne. Mazi na pewno pomoże. Okej, okay, to powodzonka. Pa! Jest chatka. Okej. Okay. Ciekawe, co tu mnie czeka. Idę. Co to jest? Co to za dom w ogóle? Ja cię... Ta babcia tu mieszka? Jakieś kościotrupy, lochy? Co to ma być? O! Co to jest? Co to za dym? Mamo, efekty specjalne. Jesteś świeżo po remoncie. Podoba cię? Bardzo! W ogóle jakoś ponuro. Nie no, boję się tutaj być. Dajcie dużołek do góry, żeby udało mi się jakoś tutaj wytrzymać, bo tu jest na serio strasznie. Babciu, gdzie jesteś? Mam dla ciebie prezencik. Prezencik, kochaniutka. Szukaj drugiego pokoju. Co? To tutaj w ogóle jest drugi pokój? O ja. No nie. A few moments later. Drugi pokój?
tak samo straszny. Babciu! Proszę, babciu, to prezencik dla ciebie. Dziękuję, kochaniutka. A cóż to jest? No te słoiczki, bo podobno bardzo je lubisz. O, dziękuję, dziękuję. Sam raz na Halloween. Ojej, ale wiedźma. Babcia, kto to jest? O, ja cię. To moja koleżanka. Nie zwracaj na nią uwagi. Troszeczkę nieśmiała jest dziecko, wiesz? Okej, okay, to dobrze, bo raczej nie chciałabym jej poznać. A sprawdzimy, co ty mi tu przyniosłeś. Zacne, robi wrażenie. Super, te zostawię sobie na później. A kochaniutka, wspaniałe prezenty mi przyniosłaś. Mam dla ciebie niespodziankę. Coś pysznego, proszę. No niezła niespodzianka. Ej, nie dziękuję, babciu, jestem najedzona. Ależ nie daj się prosić, gotowałam cały dzień dzisiaj. Zjedz. Zjem. Okej. Smacznego, kochaniutka. Dziękuję. O nie. Na pewno będzie pyszne. Mam też coś dla twoich rodziców i tego malutkiego szkrobika Marcelka. No masz. O, wow, na pewno się ucieszą. Nie wątpię. A ja będę delektowała się dźwiękami strasznych szykot. Wizyta u babci była przerażająca. Mam już dość wrażeń na dzisiaj. Wracam do domu. Mam nadzieję, że bez kamyczków trafię. Okej, słuchajcie, to już koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że podobał wam się taki halloweenowy sketch. Jeśli wam się podoba, dajcie superowy halloweenowy filmik i subskrybujcie. Bye!